Cześć, mam na imię Tadzik. Jadę właśnie na gospodarstwo do znajomego, który trafił do szpitala i podczas jego nieobecności poprosił, abym zajął się jego dobytkiem. Przyjechałem z miasta, bo tam wynajmuję mieszkanie, ale historię co i jak to wam później opowiem. Został mi już tylko kawałek drogi, więc ruszam i słyszymy się na miejscu. Jestem. Dojechałem na miejsce. To tutaj, ale nie spodziewajcie się tu nowoczesnego sprzętu i wielkich areałów. Z tego co wiem, to raczej małe gospodarstwo, które zatrzymało się w rozwoju kilkanaście lat temu. Ale kto wie, może mi jako bardziej miastowemu uda się bardziej rozwinąć tę gospodarkę. No dobra, chodźcie, idziemy zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. Zobaczymy, jaki tutaj mają sprzęt. Może będzie coś ciekawego. Widzę jakiś stary wóz konny. Może się jeszcze nada na coś. Mała szklarnia. Zawsze chciałem uprawiać swoje warzywa. Zgrabiarka sześciogwiazdowa. I jakaś przyczepka, idealna do wożenia kostek z siana albo słomy. Tu jest rozsiewacz motyl i sadzarka do ziemniaków. Stare maszyny, ale wyglądają na sprawne. Wszystkie drzwi tutaj strasznie skrzypią, będzie trzeba się nimi zająć. Zresztą ogólnie jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, pełno krzaków samosiejek i straszny nieład tu panuje. Jest też strych nad stodołą, a właściwie nad małą oborą. Będzie gdzie trzymać siano i słomę na zimę dla zwierząt. O, patrzcie. A tutaj jest jakaś stara przyczepa i siewnik meprozet. Pamiętam, kiedyś jeździłem na wakacje na wieś do dziadków. To mieli bardzo podobny siewnik. Chodzę i chodzę, ale nie widać nigdzie niczego, co by te maszyny mogło ciągnąć. Tu znalazłem jeszcze jakąś starą betoniarkę i dwukółkę do przewozu zwierząt. No i jest. Ciągnik i wózek ręczny. Ciekawe, czy jest na chodzie. Później to sprawdzę. O, rzesz kurka nielotka. Jest drugi ciągnik, ale ten to chyba zepsuty. I jakiś niekompletny. Może uda mi się znaleźć jakiegoś mechanika? To poproszę, żeby rzucił okiem co i jak z tym sprzętem się stało.
bardzo tutaj dużo różnych gratów. Znając Franka, bo tak na imię ma właściciel tego gospodarstwa, to wszystko są rzeczy typu przyda się. O, jest i jakiś mały pług. Obok jakaś maszyna, która nie wiem do czego służy. Agregat i chyba stara kosiarka. Widać, że większość sprzętu jest w dobrym stanie. Myślę, że starczy mały przegląd i smarowanie i będzie można ruszać w pole. Dobra, to chyba cały sprzęt. Siadam na mojego quada i jadę się przejechać po wsi. Może znajdę jakiegoś sąsiada i mi podpowie co i jak teraz powinienem robić w polu. Przy okazji jeszcze zobaczę, jak tutaj wyglądają ziemie od Franka. Pierwsze pole wygląda, jakby zebrał zboże i zostawił, więc coś z tym będzie trzeba zrobić. Jest też na nim sporo chwastów. No nic, jakoś trzeba będzie się z tym uporać. Za to kolejne wygląda bardzo fajnie. Chyba jest już przygotowane do siewu. Trochę chwastów też jest, ale nie tyle, co na tamtym pod lasem. Jest też piesek Frania, nie pamiętam tylko jak on się nazywał, więc w komentarzach możecie proponować imiona dla psa. Dobra, jedziemy dalej zobaczyć, jak żyje ta wioska. Patrzcie, tu jest kolejne i chyba ostatnie pole, ale te to już strasznie zarośnięte przez chabazie. Tutaj w pierwszej kolejności coś trzeba zrobić. No i dojechałem na sam koniec wsi. Nic dalej już nie ma, to wracam. Pojadę drugą stroną z nadzieją, że spotkam kogoś na swoim podwórku, to zajadę i popytam co i jak. Dzień dobry panu. Widzę brama otwarta, to wjadę. Ano, dzień dobry. W czym mogę pomóc? Przyjechałem na gospodarkę Franka, bo ten do szpitala się dostał. Nazywam się Tadzik. Postaram się jakoś tutaj tę jego gospodarkę prowadzić, ale potrzebuję kilku rad. Co mógłbym zrobić z polem po zbiorze zboża? Ano, słyszałem o nim. Miło, że ma kogoś do pomocy. Służę zatem pomocą. Chodź za mną, pokażę ci pług, którym mógłbyś zaorać pola Franka. To jest właśnie mój pług. Franek ma co prawda sporo starszy i mniejszy, ale zasada działania jest taka sama. Musisz go podpiąć do ciągnika i w pole. Okej, dziękuję za pomoc. Myślę, że dam sobie radę. W razie czego to podjadę prosić o pomoc. Do zobaczenia.
Dobra, to wracam i próbuję odpalić ten ruski sprzęt. Dobra, dawajcie mi tu te dzieło rosyjskich inżynierów. Kurczę, ale tu są skomplikowane biegi. Będę musiał się ich nauczyć, bo inaczej będzie kaplica. Odstrzała zagadał. Super. Dobra, próbuję wyjechać i jadę podpinać pług. Jak widzicie, wszystko sobie trzeba poprzypominać. Ale myślę, że to jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina. Spróbuję to dzieło polskiej myśli technologicznej podpiąć. Ciekawe, czy Rusek z Polakiem w tej kwestii się dogadają. No i się udało. To teraz jedziemy zobaczyć, co to potrafi w polu. Albo może co ja potrafię. Chyba raczej to drugie. Zacznę sobie tutaj od dołu. Pamiętam, że dziadek zawsze od środka pola zaczynał to i ja tak spróbuję. Postaram się prosto w górę pojechać. No, może jakoś to będzie.
Wiecie co? Wyłączam na razie kamerę, postaram się jakoś to ogarnąć na spokojnie. Myślę, że będziemy się widzieli znowu niebawem. Dajcie znać, czy się Wam podoba taka przygoda z gospodarstwem i mną, który ma na ten temat średnie pojęcie.